Witaj, Warszawo! Nazywam się Artur Rechul. Jestem byłym przestępcą, który odnalazł właściwą drogę dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj tutaj jesteśmy dla was, nie dla siebie. Nie musimy na nic zasłużyć. Jesteśmy zbawieni z łaski. Kiedy w 2005 roku pod celą więzienną spotkałem znajomego, który opowiedział mi o moim znajomym drugim, że chodzi z Biblią po więzieniu, że mówi, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus Chrystus zmienił jego życie. Zapragnąłem tego samego, bo starałem się całe życie żyć inaczej niż przestępca, ale nie miałem na to siły, nie miałem na to odwagi. Strach, diabeł i grzech nie pozwalał mi na to. Słuchaj, nie musisz być przestępcą. W Biblii jest napisane, że wszyscy potrzebują łaski, wszyscy są zbawieni z łaski, że każdy z nas jest grzesznikiem, że każdy z nas potrzebuje duchowego narodzenia. Jest napisane, Jezus powiedział, kto się nie narodzi na nowo, nie będzie zbawiony. Co to znaczy? To znaczy, że musisz narodzić się duchowo, bo jesteś duchowo martwy. Duchowo martwy, oddzielony od Boga, od Jezusa, który umarł za ciebie, przelał własną krew na krzyżu, za ciebie. Tak, właśnie za ciebie Jezus umarł na krzyżu, cierpiał, żebyś ty miał życie wieczne, żebyś był szczęśliwy. Nie straszę cię piekłem, ale piekło jest realne. Tak jak niebo jest realne, tak jak Bóg jest realny, tak i piekło jest realne. Jesteśmy tutaj, bo was kochamy. Przysłał nas żywy Bóg, Jezus Chrystus, który umarł za każdego z nas. Słuchajcie, starałem się całe życie zmienić, ale wpływ tego świata nie pozwalał mi na zmianę. Dopiero kiedy w 2005 roku usłyszałem o moim koledze, że on z takiego bandyty i przestępcy jest innym człowiekiem, zapragnąłem tego samego i powiedziałem, Jezus, zmień mnie, bo ja nie potrafię. Jezus, przyjdź do mego serca, zamieszkaj w moim sercu, zmień moje życie, bo ja nie potrafię. I wtedy on przyszedł, żywy Bóg mieszka we mnie. Nigdy bym tutaj nie stał przed wami, gdyby Jezus Chrystus nie był we mnie jako duch. Duch, żywy duch. Jestem tutaj dla was, nie żeby was umoralniać, nie żeby was straszyć. Jesteśmy tutaj z miłości do was, z miłości do Boga. Mówimy do was w imieniu Jezusa Chrystusa. Nawróćcie się, bo pójdziecie niestety do piekła. No taka jest prawda, realna prawda. Tak mówi Pismo Święte, nie ja, nie każdy z nas tutaj, który stoi. Tak mówi Słowo Boże, Słowo Boże. 30 lat byłem katolikiem i nikt nie powiedział mi, że mam czytać Pismo Święte, że tam jest wszystko napisane o tobie i o Bogu. O tobie i o Bogu. Bóg cię kocha. My cię kochamy. Jesteśmy tutaj dla was. Jeżeli jesteś uzależniony, a byłem uzależniony przez wiele lat od narkotyków. Umierałem 2 razy na zapaść. Żyję. Próbowano mnie 5 razy pozbawić życia. Żyję! Bo Jezus wiedział, że ja, gdy zawołam do Niego, On przyjdzie, że zmienię się, że Go szczerze pokocham. I kocham Go. Kocham Go całym sercem. Zmienił moje życie. Dzięki Niemu tutaj dzisiaj jestem, żeby powiedzieć wam, że Bóg żyje. Ja jestem realnym tego przykładem. Sam nigdy bym się zmienił. Nigdy. Próbowałem nie raz. Polegałem na ludziach. Polegałem na obrzędach religijnych. Próbowałem być dobry. Nie da rady. Nie da rady. Tylko żywy Bóg może cię zmienić. Tylko Jezus Chrystus. Kiedy zawołasz do Niego. Boże, zmień mnie. Boże, ja cię potrzebuję. Boże, zamieszkaj w moim sercu. Wtedy zobaczysz realną zmianę w swoim życiu. Zobaczysz realną zmianę w swoim życiu. Ja jestem tego żywym przykładem. Nikt i nic mnie nie zmieniło. Żadne wyroki. 13 lat przesiedziałem w więzieniach. I nadal bym siedział, jakbym żył. Myślę, że już bym nie żył. Gdyby nie On. Żywy Bóg. Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy być na tych ulicach. Ojcze, dziękujemy Ci w imieniu naszego Pana. Jezu, dziękuję Ci, że mogę tutaj być. Że mogę im mówić Twoją prawdę. Jezus, dzięki Ci. Jezu, Duchu Święty, poruszaj ich serca. Poruszaj ich serca, Duchu Święty. Jeżeli jesteś uzależniony, chory, przyjdź, położymy na Ciebie ręce, będziesz zdrowy. Tylko uwierz, uwierz,
Uwierz w Słowo Boże. Jesteśmy głosem Boga. Nie mówimy tu nic od siebie. Nie mówimy tu nic od siebie. Jesteśmy głosem Boga. Mówimy do was, bo was kochamy. Dopóki się nie nawrócicie, niestety, czeka was wieczna męka i piekło. Wieczna! Nie ma nic ważniejszego. Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień nawrócenia. Nie jutro, nie po śmierci. Nie ma czystca. To jest wymysł kościołów, religii. Nie jesteśmy religijni. Żyjemy tak, jak mówi Słowo Boże. I żywy Bóg. Kocham cię. Hallelujah.